Moi dzisiaj 100% JDM. Co wam się kojarzy z Japonią? Wiśnie? Sushi? Czy może jakieś Gran Turismo? Myślę, że tutaj w podkładzie pasowałoby bardzo jakieś Gran Turismo albo azjatycka muzyka typu Pong? Coś takiego? Zobaczymy, co tam dodam. Mitsubishi pojawiło się kiedyś u mnie na kanale. Był w sumie Galancior, był Space Star. I dziś czas na Lancera. Wprawdzie w takiej normalnej dość wersji, po prostu do śmigania na co dzień, jeśli kupujemy taki samochód, a jest on na sprzedaż od prywatnej osoby, tutaj pozdrawiamy właściciela, właśnie przyjechał do mnie z Wrocławia nim. Kupując samochód w wersji, jaka stoi tuż obok mnie, kupujemy też spokój. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Stara japońska szkoła, w ogóle jaka tutaj wersja nadwozia tego samochodu, specyficzna jak na Lancera. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się tej maszynie z bliska oraz później skoczymy na próbę autostradową. Przed wami Mitsubishi Lancer 8 generacji w nadwoziu Sportback. Rocznik 2008, wolno ssące 1.8 pod maską, najbogatsza wersja InStyle Navi. Tak dokładnie się ta wersja nazywa, bo jest też InStyle i InStyle Navi, jak się możemy domyślać, z nawigacją. Gdy dostałem zgłoszenie tego samochodu, zastanawiałem się, czy w ogóle jakoś kiedykolwiek wcześniej Lancer wychodził w nadwoziu hatchback? Okej, jeśli chodzi o nazwę producenta, jeśli chodzi o nadwozie, no to mamy tutaj Sportback, ale wiecie, no to jest hatchback. To jest tak jak z BM-ami, jak mówię kombi, zawsze mnie poprawiacie, że Touring to jest po prostu wersja taka, znaczy nazwa wewnętrzna w marce. Czy wiecie, że podobno wersja Sportback takiego Lancera jest troszeczkę dłuższa od wersji sedan? Jest to mega ciekawe, ale w sumie no mamy tutaj dość długi taki zwis z tyłu. Spory też jest zwis przedni, no ale ten samochód bazowo projektowany był pod przedni napęd, aczkolwiek dobrze wiemy, że przecież Lancer Evo 10 bodajże w tej generacji 8 Lancer. Wiecie, tutaj można się troszeczkę pomylić, bo Lancery są dzielone na generacje, ale jeśli chodzi o Evo, no to jest od 1 do 10, no to 8 generacja Lancera mogło być Evo 10. No to wiadomo, wtedy mieliśmy napęd na wszystkie koła. Jest to jeszcze takie prawdziwe, stare Mitsubishi, znaczy według starej szkoły robione, nie żaden Renault Captur na przykład ze znaczkiem. Jeśli chodzi o mordeczkę tego samochodu, w ogóle jak się wam ten wóz podoba? Wiecie co? Niby taka poprawna maszyna. Czy to z charakteru, czy też jeśli chodzi o eksploatację, jeśli chodzi o osiągi i śmiganie, ale jeśli mowa o projekcie, szczególnie przodu, to inspirowany on był odrzutowcem. Właściwie myśliwcem, który strzela rakietami. Tak jest, taka gruba akcja. Mordeczka była inspirowana myśliwcem F2. F2 jest to myśliwiec, który jest jakby taką inną wersją myśliwca F-16. F2 była opracowywana przez Mitsubishi i Lockheed Martin. W zasadzie myśliwiec F2 wygląda jak F-16. Chodziło tu podobno takie krążą plotki, że linia nachylenia tutaj przodu oraz szyby jest taka sama jak w F-16, no ale nie wiem, F-16, znaczy F-2. F-2 też mają taki wlot powietrza na dole charakterystyczny i może też tutaj znajdziemy jakieś takie delikatne nawiązanie. Jest to mega ciekawe i dziwne. Jako, że mamy do czynienia z najbogatszą wersją, no to mamy tutaj reflektory ksenonowe. Też jest tutaj doświetlanie po prostu stąd normalnej takiej żaróweczki. Przyciemniane szybki, z boku dołożone takie oto progi. No, zawsze one tutaj dodają trochę. Wiecie, takie bazowe Lancery to troszeczkę wyglądają jakby były jakieś rozchorowane i osłabione? Nie, tutaj elegancko. Felgi mamy akurat 17-calowe. Nie są one oryginalne, ale tak tutaj właściciel wcześniej kupił ten samochód fabrycznie. Ten wóz w tej wersji wyszedł na 18-kach. Tutaj mamy 17-ki, rozmiar opon z 215 na 50. Z przodu i z tyłu oczywiście. No i co? Jeśli chodzi o tylną część tej bryły, tego nadwozia, zwraca tutaj na siebie uwagę ten oto olbrzymi spoiler, taka lotka. Jest ona naprawdę duża i też po niej możemy się kapnąć, czy jest to egzemplarz przed- czy poliftowy. Tutaj mamy do czynienia z przedliftem. Takie Lancery były produkowane jakoś od 2007 do 2017 roku i właśnie przed liftingiem
miały takie coś. Po lifcie ta lotka została zmniejszona. Nie wiem dlaczego, dziwny to był zabieg. Ogólnie przedlift czy polift wiele jakoś się nie różnią. Wiem, że tam chyba góra jeszcze boczka drzwiowego. Tutaj powinna być chyba twarda. Tak jest, twarda. A w polifcie ten element jest miękki. No, jakieś takie detale charakterystyczne dla moich prezentacji. Jeszcze rzut oka na tył, światła poziome, takie tutaj pociągnięte trochę z boku, jak w Fordach, Focusach. Tak mi się to jakoś kojarzy. Dwie końcówki układu wydechowego. Akurat tutaj końcowy fragment układu wydechowego jest Ultera, dołożony przez właściciela. Troszeczkę ten samochód lepiej brzmi, ale też ładniej wygląda. Była tutaj jedna końcówka wydechu i ona wyglądała dość brzydko, jak mamy do czynienia z wersją z 1.8 pod maską. O dziwo, 1.6 końcówkę miały ładniejszą. Przede wszystkim one miały jedną końcówkę, a tutaj mamy dwie. Prawdziwe oczywiście. To jest w ogóle też ciekawe, zagłębione są te odblaski. Światło przeciwmgłowe, czujniki parkowania, emblemaciki. Otworzymy sobie klapę. Auto ma system bezkluczykowy, keyless go, audio, Rockford Fosgate, o ile dobrze pamiętam, 600-watowy subwoofer, potem zobaczę jak on brzmi. Znaczy zobaczę jak on brzmi, jak on po prostu napiernicza. Bagażnik nie jest tutaj zbyt duży, bo ma bodajże 340 litrów, jak na hatchbacka tej wielkości nie jest to jakaś oszałamiająca wielkość. Aczkolwiek, no teraz akurat jak widzicie, no to ma 320 litrów, jest tutaj regulowana jakby podłoga. O! W bardzo prosty sposób. Wiecie co, ciekawi mnie, czy tu jest koło zapasowe. Jest koło zapasowe, proszę bardzo, dojazdóweczka, ale zawsze coś. Możemy zamykać, tu jest uchwyt, drzwi z tyłu. Nie ma takiego jakiegoś ostrego basu przy zamykaniu drzwi, ale też nie ma rezonowania, jeśli tutaj tak zrobimy. No, lekko coś tam. W nowym Mitsubishi Eclipse Cross bodajże? Oj, jest zdecydowanie bardziej tak metalicznie wszystko. Wiecie, prawdziwy Japończyk troszeczkę musi być surowy, jeśli chodzi o boczki drzwiowe. No to co? A nie. Tutaj jest miękki materiał, o ten cały panel. Tutaj jest twardo i tutaj jest twardo, ale też kieszonka jakaś. Wszystko to jest ekstremalnie prosto wykonane. Jako że InStyle Navi, no to mamy też skórzaną tapicerkę. Nawet jest ona tutaj po środku, widzę, pikowana, mimo iż tutaj nie ma wentylowanych foteli. Ale tak to wygląda. 198 cm wzrostu, fotel przede mną też wyregulowany pod taką wysokość. I generalnie na wcisk, nawet tutaj się jakoś mieszczę, ale to tak na wcisk. O! Tak bym po prostu, tak jakoś wygodniej mi się siedziało, lekko w rozkroku. Troszeczkę może mogłoby być tutaj więcej miejsca na głowę, ale mój wzrost nie jest normalny. Jak na hatchbacka z tych lat wcale nie ma dramatu. Bo gdyby tu jechały też dość wysokie osoby, bo o wzroście 185 cm, 4 osoby takim Lancerem, to już by w ogóle tutaj nie było problemu z miejscem, myślę. Feature z tyłu, no to elektryczne szyby. Tutaj takie oto kieszonki. Jest też podłokietnik. Kanapa całkiem miękka. Fajnie, że oparcie z tyłu nie jest aż tak pionowe. Często możemy się z tym spotkać. Nie, jest okej. No jest takie szarawe to wnętrze troszeczkę. Skonfigurowane raczej na bezpiecznie, że tak bym to ujął. No i co? Deska rozdzielcza. Klasycznie, tak jak po japońsku. Po prostu jak widzimy ten kształt, to możemy od razu się domyśleć, że będzie to solidny samochód. Nie wiem, jakoś tak po prostu jest. JDM 100% hashtag. Przejdziemy teraz do przodu. Tutaj ten fragment, no to po prostu jest taka jakby okleina na drzwiach. Chromik. Ten lakier niby czerwony, ale delikatnie jakby wpadał w pomarańcz. Jest to inny lakier niż w Rail Artach bodajże. Tak tą nazwę się wymawia. Możecie mi od DM-iarze poprawić w komentarzu oczywiście. Podobna sytuacja jak z tyłu. Proszę, jakiś śmieszny kilesik. Tutaj oczywiście wkładamy rękę, no to się otwiera auto. Tutaj zamykamy. Ale w Lexusach chyba jest podobnie. O, JDM 100 Pro. Boczek tutaj jest twardo. Tutaj jest troszkę miękko, a tutaj jest troszkę miękko. No i reszta będzie już twarda. Takie mamy tutaj ciekawe dekory. Kwadraciko, rąbki czarne błyszczące z lekkim chromikiem i fotel kierowcy. Cyk.
Taki jest dość twardy, muszę przyznać. Wygląda normalnie, jest manualnie sterowany. Tutaj, no tutaj już jest oparcie bardziej miękkie. Ta skóra taka wydaje się dość sztywna. Też to są podobno fotele już w tej wersji, takie jak w podstawowych Rally Artach. Rally Arty jeszcze mogły mieć jakieś kubły akcesoryjne, no tutaj nie. Listwa progowa z napisem Lancer, nakładki na donożne dźwignie kontroli nad pojazdem. Trzeba poprawnie, politycznie wypowiadać takie rzeczy. Kierownic, a może wejdziemy sobie do środka i odpalimy. Keyless, ale patrzcie jak tutaj jest to zrobione. Nie ma żadnego przycisku start-stop, tylko jest taka plastikowa jakby osłona. O! I palimy. Perspektywa z oczu kierowcy. Jezu, ale dzisiaj pogoda taką, jaką każdy z nas lubi najbardziej. Widoczność jest bardzo dobra. Zimno, pada, chlapa i wieje, ale petrolhead number one się nie poddaje. Dzisiaj musimy skoczyć na próbę autostradową. Więc ciśniemy szybko z tematem. Jeśli mowa o desce rozdzielczej, no to już wam mówiłem, jest ona prościutko zaprojektowana. Materiały cała jest twarda. No i myślę, że też jest to dość charakterystyczne dla japońskich samochodów, że jest troszeczkę więcej twardych materiałów wewnątrz, ale jeśli chodzi o ergonomię, jest ona mega prosta. Myślę, że przyjemna w użytkowaniu. No ciężko tutaj doszukiwać się jakichkolwiek takich nie wiadomo co fajerwerek, chociaż jeśli chodzi o system multimedialny, to na przykład mamy tu barometr. No kurczę, są przecież osoby, które reagują na ciśnienie i na przykład jak jest inne, to się źle czują, jak jest inne, to lepiej. Kierownica okrąglutka, bez żadnych tutaj bicepsików. Kierownica mówi nam, że nie będziemy mieli do czynienia z jakimś nie wiadomo jak szybkim samochodem, ale proszę, cała jest w skórce. Tutaj plastikowe wstawki takie srebrne, multifunkcja, obsługa telefonu, nawet chyba wybieranie głosowe jak tutaj widzę. Tempomacik, manetki proste, plastikowe. Plastikowe. Ciężko ogólnie znaleźć samochód na przykład ze skórzanymi albo drewnianymi manetkami, także jest to naturalne. O! W ogóle jak się skręci kierownicą, to nawet obroty tutaj skaczą. Wszystko to jest takie chamsko-analogowo-mechaniczne, przynajmniej takie sprawia wrażenie. No wspomaganie jest tutaj mechaniczne, zdecydowanie. Jeśli mowa o licznikach, troszeczkę one przypominają mi Alfa Romeo. Takie starsze Alfa Romeo miały podobne też takie tuby. Taki daszek, po środku był wyświetlacz i to są naprawdę takie wyraziste tuby srebrne, a przynajmniej coś się tutaj dzieje. W środku dość jest dużo twardych plastików, ale naprawdę dobrze one są ze sobą tutaj zespolone, połączone. Nie trzeszczy nic tutaj nawet jak mocno przyciskamy, nawet się w sumie nie odkształca, jakby kurczę jakiś odlew żelbetowy to był po prostu. Klimatyzacja z tego co widzę automatyczna, jednostrefowa. Tutaj możemy sobie o... Auto, ale tutaj też się wszystko nam zmienia na bieżąco. Temperaturka, to jeszcze co? O, cincze. Wiecie co? W tym samochodzie na przykład można sobie podłączyć przez cincze PlayStation i właśnie grać na przykład w Gran Turismo 4. Nie, tam był taki Lancer mi się wydaje. Proszę, tutaj kieptacka. Tunel środkowy, prościuteńki. Tutaj też taki schoweczek, uchwyty na kubki w nim, czujniki parkowania, tutaj chyba zaślepki na podgrzewane fotele, no i po środku podłokietnik. Wiem, że zdarzają się takie Lancery biedniejsze, że mają normalnie twardy podłokietnik, znaczy jest to plastik i po prostu materiał, tutaj jest troszeczkę gąbeczki, jest spoko w zasadzie ten podłokietnik, ale chyba nie jest regulowany. Tutaj są schowek, schowek jest w podłokietniku i pod podłokietnikiem. Jeszcze zajrzymy do schowka, który opada nam bardzo, bardzo delikatnie, ale jest twardo wykończony, ale dość pojemny. Dobra, jeśli chodzi jeszcze o multimedia, no, sprawdzić muszę też jak gra radio, no ale nie tak źle, myślę, że to jest kwestia też regulacji. O proszę, a tutaj to już całkiem ładnie tak wygląda, to już mi się z Lexusem tak troszeczkę bardziej kojarzy. Coś tutaj można, no nie wiem, mode. Po kolei sobie pójdziemy. Music server, no tak, jest tutaj podobno nawet 40-gigowy dysk jakiś i gdy włożymy płytę, to po prostu auto zgrywa sobie to wszystko i może odtwarzać taką wirtualną płytę wtedy. Patrzcie, patrzcie, 2008 rok i taki Mitsubishi Multi Communication System ogarnia takie rzeczy. Głośność, power, no to włączamy, wyłączamy. Set, no to settings. O matko święta, ale tutaj jest regulacja.
No można sobie tutaj, myślę, pod siebie wyregulować. Wyświetlacz jest dotykowy. Music type. Proszę, cały equalizerek. Rockford Fosgate. Gruba sprawa, widzę. Open. Ja pierni. No to jest JDM 100%, proszę Państwa. HDD Navigation. Chyba w polifcie też był slot na karty SD. Chyba tutaj też nawigacja, jak się aktualizuje, no to też przez płytę. Tu nawet w ogóle mamy jakieś wejście chyba na słuchaweczki, ale w takim miejscu ciekawe. Navi, info, ja pierniczę, satelity, to jest mega japońskie. Auto jak się z Japonii ściąga, to często mają jakieś takie doczepione, dodatkowe wzmacniacze antenowe. Trip, komputer pokładowy. O, barometr, ważna sprawa. Matko święta, jakieś nawet wykresy, wysokość, nie no. I komputer pokładowy, czyżby tutaj się tym przyciskiem info coś tu zmieniało? Tak, tutaj widzę, jeszcze jest kolejne jakieś menu. Dobra, gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Goodbye! Japończycy generalnie słyną z tego, że są mega kulturalni, mega słowni, mega tacy solidni. Co myślę, że byłoby troszkę takie właśnie odwzorowanie takiego Mitsubishi Lancera. Jest to spójność. Patyczek tutaj akurat będzie, ale nie po to otwieraliśmy maskę. Miwek. Takie oznaczenie ma tutaj silnik. 1.8 Miwek albo po prostu 1.8 MPI. Bardzo fajny silnik do zagazowanka. Prosta jak cep, wolno ssąca benzynka. Tak jak wspomniałem, 1.8 pojemność. Moc 143 konie mechaniczne, moment obrotowy 178 Nm. 16 zaworówka, auto ma 4,6 metra długości. Waży, już wam mówię. A taki ze mnie cwaniak wam pokazuje silnik. Tutaj sobie czasami coś przeczytam. 1430 kg, ale wolę lepiej zerknąć, żeby po prostu wam jakieś gafy tutaj nie strzelić. Także wagowo nie jest źle i pierwszą setkę tutaj osiągamy w 10,6 sekundy. Prędkość maksymalna 196 km na godzinę. Ej, no tak jak wam mówiłem, nie jest to może Evo, jest to samochód do takiego normalnego po prostu przemieszczania się pewnego. Pogoda dziś za to może nie jest zbyt pewna, ale jestem pewien, że za chwilę widzimy się na przejściu granicznym w Kołbaskowie. No zobaczymy, jak się tym autem jeździ, jak na razie wam je zaprezentowałem z bliska, ale podobno jeśli chodzi o zawieszenie na przykład, no to tutaj w wersji właśnie tej InStyle zawieszenie jest troszeczkę sztywniejsze, podobno są jakieś grubsze stabilizatory. Kurczę, fotele są twardsze, zawieszenie też troszeczkę sztywniejsze, może tutaj znajdziemy jakieś lekko sportowe aspiracje, też wydeszek lekko ciapnięty. No nic, zobaczymy. Ale pogoda paskudna, no ale mam nadzieję, że 300 ten samochód nie pojedzie, ale 200 już by mógł. Mam mniej wpisane niż 200, ale wiecie jak to jest na Kołbaskowie. Palimy i przy tym soundcheck może? No według mnie dźwięk takiego typowego czterocylindrowego Japończyka. Ładnie tutaj chodzi skrzynia biegów, tak tr, tr, tr. Wiecie, japońskie działanie skrzyni biegów. Raceboxik, nie bój się deszczu. Co ty taki panikarz jesteś? Czekajcie, tutaj jakieś 223 według GPS-u do skasowania. Aha, to była BMW trójeczka trzycylindrowa. 223 według GPS-u poszła. Po programie była. Pozdrawiamy 530D. Pozdrawiamy Vectre C załadowaną w opór. Same dzisiaj kombi widzę, reprezentacja kombi, a my dzisiaj kurczę Lancerem, a nie sedanem, tylko sportbackiem, tak jak w Audi. Sportback też był ostatnio, a piątka była sportbacku. Dobra, czy wszystko działa? Działa, klimatyzacja jest wyłączona, światła włączone, tu może być i będziemy jechać. No ale tutaj jest lap timer, także jest tutaj lekka aspiracja do motorsportu. Lekki wheel hop jest. Szkoda, że dzisiaj kurczę jest mokro, byśmy zbadali ten samochód do setki.
A tak jak mokro, no to się nie opłaca, po prostu będzie mielonka. O, wykasujemy jeszcze zużycie paliwa tutaj. Trochę jak w Mercedesie W220, jak miałem, to też się tak z boku kasowało. Wiecie, w zasadzie ten samochód jest w środku trochę plastikowy, ale tak ogólnie to czego tutaj głównie się dotyka? No wiadomo, fotela, gałęciuszka, no i kierownicy, która jest skórzana, a tak... No może delikatnie tutaj, no ale nie ma tutaj jakichś takich ostrych krawędzi, czy takich nerw, jakichś nieprzyjemnych w dotyku punktów, że tak po prostu wiecie, na przykład, nie wiem, jakieś takie zakrzywienie i pod kolano tutaj mnie... Wszystko jest spoko, nie jest spoko, że akurat są jeszcze wciąż kontrole, muszę ściągnąć kamerkę. Nie ma żadnych kontrol, jest okej. Znaczy, jeśli chodzi o mnie. Bo trochę tutaj jednak samochodów dzisiaj pozatrzymywano. Zobaczymy, czy 100-200 nam się uda zmierzyć, ale chyba może być ciężko ogólnie. Dwójeczka. Kurczę, jakaś chyba długa ona się wydaje. Dobra, ciśniemy. O, taka wiertareczka japońska, ale fajnie. Tak 6500 obrotów mniej więcej jest odcina. Niemiecki odcinek, oczywiście nie muszę mówić, bez ograniczeń prędkości. Jedziemy pod wiatr ewidentnie. I do drugiego wiaduktu. 189, proszę Państwa, 189 według GPS-u. 179, przepraszam. Nawet tutaj widzę, paczka 8 się złapała. No. Skrzynie biegów w takich Mitsubishi mogły być... Co? Mamy tutaj pięciobiegowy manual, pięciostopniowy. Mogły być sześciostopniowe chyba manuale. CVT było nawet. Także do wyboru, do koloru, w zależności od silnika, od wersji. No wygłuszenie może przy takich prędkościach wyższych nie jest to jakieś nie wiadomo jakie. No, czujnik deszczu tutaj elegancko zadziałał. Nie wiem, ale ładna X5. A nie wiem, czy tutaj będziemy cisnąć akurat w tą stronę. Nie, no może na odcinku specjalnym sobie pociśniemy. Zapomniałem, że odcinek specjalny to przecież trzeba. A po prostu jest pod wiatr. Póki co, może sprawdzimy sobie prędkości obrotowe. 160 km na godzinę albo nie. Tak jest 140 licznikowe, taka normalniejsza prędkość. 160, no to troszeczkę by tutaj już palił ten samochód, myślę, także opcja dla gaziutkowców. 140, no to mamy niecałe 4000 obrotów, tak 3916, 120, szybciuteńko prędkości obrotowe, szybciuteńko. 3289 i stóweczka. Ale powiem wam, taka pewność tutaj jest, jak się jedzie tym samochodem, nie wiem, jakoś tak, że wiem, że wrócę, wiem, że dojadę, wiem, że wszystko będzie ok. 100 km na godzinę to jest 2753. To jest, myślę, troszeczkę tak, jak widzimy na przykład jakiegoś starszego gościa z siwą brodą i okularami, no to widzimy, wpatrujemy się mu w te włosy na twarzy, w tą siwą brodę i wiemy, że po prostu jest on prawdopodobnie godzien zaufania. To jest zupełnie tak samo, jak patrzymy na tą deskę rozdzielczą w Mitsubishi, na tą kierownicę, te proste liczniki analogowe. Patrzymy w to wszystko i czujemy się po prostu tak pewnie i dobrze. To się wspinamy pod górkę. Nie no, powiem wam, taki Mitsubishi Lancer, jest tutaj jakieś pokrewieństwo z Toyotą. Pamiętam Corollą TS kiedyś, jak leciałem na próbę autostradową, czy tam, nie wiem, z Civiciem 8. Jest to jakieś powiązanie, ale proszę, tutaj ktoś se leci 124, 250D, pozdrawiamy, a co? Wszystkich zawsze pozdrawiamy. No i w ogóle ciśniemy tutaj, czekajcie, spokojnie, o. Czwóreczką przeciągniemy. To jest wszystko podobny klimacik, te samochody, które wymieniłem. Japonia. Jest trochę głośniej, ale dźwięk silnika też, jak się wkręca tutaj, wymaga przede wszystkim kręcenia. No bo wolno, tak?
ale w każdym z nich było takie odczucie jakiejś, dziwne odczucie pewności, że będzie dobrze. No i dobra, lecimy. Teraz będzie troszeczkę z górki, ale pamiętajcie, pod wiatr. Chyba w drugą stronę osiągniemy sobie prędkość maksymalną. Ale wiatrzysko nas tutaj miota. No. I co, proszę Państwa? 201 km na godzinę według GPS-u już było. I naprawdę bardzo się z tego powodu cieszę, bo pojechaliśmy już szybciej niż deklaruje producent. Ponad 200 było, a teraz będzie jeszcze z wiatrem. A kurczę, zaraz jeszcze soundcheck, szmylny drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie. Znaczy, za Kołbaskowem. No widzicie, tak po prostu to wszystko liniowo się tutaj rysuje. Dobra, ciśniemy. Ja pierdzielę. Powiedziałbym fałtek kick in yo, ale w tym przypadku powiem niwek kick in yo. Jest takie burczonko, ale nie jest ono jakieś przesadzone, jakieś, nie wiem, uciążliwe nawet, jakbyśmy jechali na trasie. No i dobra, i tutaj będziemy się bujać. Dobra. Teraz spokojnie, bo i tak zaraz pod górkę. Myślę, że widzimy się za chwilkę. Okej, tutaj sobie zrobimy takie przetrzymanko. 160 kilka kilometrów na godzinę między paka 6, paka 7. No, może za chwilę lekko będzie tak pod pakę 8. Ale jeszcze tutaj będzie taki fragment, że może bujniemy się szybciej, może bujniemy się szybciej, zobaczymy. A podoba mi się ta próba autostrada. Tak poczułem się normalnie, jakbym chyba grał w Gran Turismo, nie wiem. Coś niesamowitego. Ale ten samochód ładnie się nawet buja. Niby wpisane ma te 196 czy coś tam takiego. No to takie, no padno, teraz docisnąłem do dechy. Z miarę równo. No Mitsubishi oszalało dzisiaj. Oszalało. Patrzcie, to wcale nie ma tutaj tak z górki. Nawet teraz jest trochę pod górkę. 204, wiecie co, przetrzymamy. Jest to naprawdę solidny wóz. I zaraz będzie lekko z górki. I raczej będzie więcej. Raczej będzie więcej. I pyk. Dobra. I jak? Nie no, kurczę, tutaj musiałem troszeczkę odpuścić, bo ruch. Jeszcze coś będzie. Było 207 km na godzinę. No nie. A nie, zjedzie pan. I za chwilę ograniczenie. Ale sobie pięknie Lancer tutaj poradził. Patrzcie, no 196 chyba wpisane jakoś, 207 według GPS-u dało się ten wóz rozbujać. Widzieliście, że przy takiej prędkości maksymalnej deklarowanej jakoś nie było tutaj większych problemów. Też patrzcie na to w ten sposób, że wiecie, 1400 kg, 143 konie mechaniczne, wolno ssący silnik 1.8. 2008 rok. Średnie zużycie paliwa, no akurat 19 litrów, ale kurczę, zależy, ile kto jeździ, można sobie gaz tutaj wmontować. No nawet przecież nie musimy jeździć non stop po 200 km na godzinę takim Lancerem, jak ze 120 jedziemy, no to spali mniej więcej wtedy, nie wiem, 7 litrów, coś takiego. I okej, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Bardzo mi się ta próba autostradowa podobała. Pograłem sobie w Gran Turismo
czwórkę na żywo. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.